Serdecznie witam Diany, myśliwych, głośno kapłanów, którzy wspólnie z proboszczem tej świątyni, księdzem Stanisławem Brasę, będą modlili się z nami i za nas. Zapraszam. Thank you.
przy 20-stopniowym mrozie i wieniach rzekasz tak, to wtedy jest to twoją pasją. Pasja motywuje do działania, daje radość, uczy wytrwałości, walki ze słabościami, pomaga przezwyciężać strach. Pasja uzdalnia do wysiłku, dodaje skrzydeł, nadaje życiu smak. To muzyka duszy. Daje wytchnienie i poczucie trwałego spełnienia w życiu. Pasja to emocje, radość i szczęście. Pasja to także miłość. Są różne pasje. Od fotografowania, malarstwa, literatury, tańca, po grę w piłkę nożną, wspinaczkę górską czy zbieranie starości. Całkiem nowe i takie, które mają wielowiekową tradycję. Wśród tych ostatnich szczególne miejsce zajmuje właśnie myślistwo. Profesor Bogusław Grudziński napisał kiedyś bodajże w Chłopcu Polskim, iż jeśli kiedyś ktoś będzie wątpił, iż łowiectwo jest najstarszym zajęciem człowieka, głęboko tkwiącym w jego kulturze, psychice, jego najzwyklejszą aktywistyczną potrzebą, niech nam pokaże choć jedno malowidło na skalę, na którym przedstawiono obieranie matki. To prawda. Kiedy patrzymy na historię naszej ziemi, ziemi głogowskiej, ziemi legnickiej, to w wielu miejscach dostrzegamy, że od wieków byli tej myśli. Możemy na wielu mapach, żeby zobaczyć sceny pochodu. Jest też taka słynna, bardzo znana grafika przedstawiająca panoramę Głogowa od zachodnio-północnej strony, która przedstawia właśnie scenę pochodu. Myśliwych obok psa, a w tle widzimy wieże kolegiaty, zamek, most, nasze wieże kościoła z większymi głowami. Myśliwstwo to coś, co było od wieku wpisane w naszą kulturę. Na naszych ziemiach Głogowie najstarsze koło w naszym powiecie Cyranka powstało po wojnie w 1947 roku. W tym roku minie 70-lecie jego istnienia. Myśliwstwo to całe bogactwo kulturowe. Ono istnieje w świadomości od pokoleń i dzięki myśliwym przekazywane jest kolejnym następcom. Mamy na myśli różne tradycje, bogatą żywarę myśliwską, która jest zwierciadłem życia naszych przodków, przyjawem rozwoju i bogactwa naszego języka, świadectwem jednej z tradycyjnych dziedzin kultury narodowej. W wielu środowiskach myśliwych powstają nowe, oryginalne zwyczaje, które wzbogacają kulturę łowiecką i tworzą nasz wspólny dorobek. Jedną z takich inicjatyw jest właśnie dzisiejsze myśliwskie kolegowisko, w którym uczestniczymy. Stereotypowy obraz myśliwego jest bardzo ograniczony. Dlatego dobrze, że są takie okazje, w którym ten obraz, niekiedy krzywdzący, możemy wyprostowywać. Często się uważa, że myśliwy to tylko ten, który strzela do zwierzyny. A tymczasem myśliwi chronią przyrodę. Cywilizacja niszczy i ogranicza obszary przyrodnicze. Gdyby nie działalność ekologiczna myśliwych, już dawno wyginęłoby wiele gatunków zwierząt, cieprzyk, łuszec, łoś, żółw i wiele innych. Myśliwi mówią o sobie, że myśliwy musi mieć przede wszystkim duszę myśliwego, czyli musi kochać i szanować przyrodę. Rozumieć jej prawa oraz być zahartowanym na trudy związane
związane z przebywaniem w terenie i zmienne warunki atmosferyczne. W myślistwie obowiązuje zasada: najpierw hodujesz, potem polujesz. Jesienią myśliwi prowadzą zapasy, karmią na zimę, budują pasienki, a zimą dokarmiają zwierzęta. Przez cały rok chronią zwierzynę przed usownikami. Poza tym, o czym już wspomniałem, sądzę, że każdy myśliwy, każda wiara to ludzie wielkiej wrażliwości, którzy mają uproszczone spojrzenie i wyczulony słuch. To ludzie zasłuchani w muzykę natury. Jak wierzył Juliana Kowina, trwa się rano. Będą ćwierkać, świstać, kwinić, pipilikać i pipić. Ćwiczyć, ćwierkać, czyrkać, czy kwinikać. Takie głosy i jeszcze wiele, wiele innych układających się w przeróżne melodie i w różnych miejscach można przecież usłyszeć w czasie wędrówek powieści. Ale to nie jedyna muzyka natury. Ona wygrywa wiele melodii. Muzyką jest także milczenie. Jan Paweł II w tryptyku rzymskim napisał: jakże przeciwne jest twoje milczenie. We wszystkim, czym zewsząd przemawia stworzony świat. Coraz za tobą lasu zstępuje w dół każdym z oczu. W Ewangelii dzisiejszej usłyszeliśmy, że Chrystus powołał apostołów Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja w momencie, gdy zarządzali się w jezioro. Byli bowiem rybakami. Nie wiemy, czy łowienie ryb było pasją Piotra i Andrzeja. Ale chyba tak, skoro Jezus powiedział, że uczyni ich rybakami ludzi, a oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za nim. W innym miejscu Jezus powiedział: gdzie skarb twój, tam i serce twoje. Wiedział, że łowieniu ludzi dla Królestwa Bożego apostołowie oddadzą całe swoje życie, że będzie to ich pasją i sensem życia. Jezus był też w stałym kontakcie z przyrodą. Zwracał na nim szczególną uwagę, pełen miłości i zadziwienia i zachęcał innych do wrażliwości na piękno istniejące w świecie. Papież Franciszek w encyklice Laudato Si zwrócił uwagę, że Jezus przemierzał każdy skrawek swojej ojczyzny. Zatrzymywał się, by podziwiać piękno stworzone przez Ojca. Zachęcając swoich uczniów do rozpoznawania w rzeczach Bożego poradzi. Mówił: podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak wiele wydarzyło. W innym miejscu: Królestwo Niebieskie podobne jest do ziarna gorczycy, które ktoś wziął i posiadł na swojej roli. Jest on najmniejszy ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większy i nawiarzy. Rozmawiając ze swoimi uczniami, zachęcam ich do rozpoznawania ojcowskiej relacji Boga z wszystkimi stworzeniami i przypomniał z wzruszającą czułością, jak każde z nich jest ważne w jego oczach. Czyż nie sprzedają pięciu rubli za dwa pasy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. Przypatrzcie się ptakom powierzchni. Nie sieją, ani nie żną i nie zbierają rozliczów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Ojciec Święty Franciszek wyraził też uznanie, dodawał pokój i dziękował wszystkim, którzy angażują się na rzecz ochrony naszego wspólnego domu. Sądzę, że w gronie adresatów tych papieskich słów ważne miejsce zajmują myśliwi.
Jak wspomniałem, myśliwy to człowiek, który ma wyostrzone spojrzenie, który ma również wyczulony słuch. Jest wrażliwy na piękno Bożego stworzenia. Tego stworzenia, o którym psalmista mówi zachwytu. Jak liczne są dzieła Twoje, Panie. Ty wszystko mądrze uczyniłeś. Ziemia jest pełna Twych stworzeń, zwierząt wielkich i małych. Ty zdrowie kierujesz do strumieni, co pośród gór się sączą. Polują one wszelkie zwierzęta wolne, dzikie posły gaszą swe pragnienie. Nad nimi mieszka ptactwo powietrzne, z pomiędzy gałęzi głos swój wygania. Thank you.
prosimy o błogosławieństwo dla nas i dla naszych rodzin. Tuż po zakończeniu Eucharystii zapraszamy na myśliwskie kolędowisko w wykonaniu sygnalistów reprezentacyjnego zespołu Odgłosy Dniej z Wałbrzycha, durlatowych rąk z Jankowic i sygnalistów z technikum przyrodniczego w Głogowie. A tuż po nim zapraszamy na poczęstunek wszystkich pod ratusz. W imieniu wszystkich diakonów i myśliwych zgromadzonych w tej świątyni pozdrawiam wszystkich tradycyjnym myśliwskim pozdrowieniem. Dasz Bóg!